Wojtek Sawicki z Life on Health przeżył koszmar w polskim szpitalu. Bałem się o swoje życie. Wojtek Sawicki, który stał się znany dzięki swojemu blogowi Life on Health, przeżył niedawno prawdziwy koszmar. Wszystko wydarzyło się w polskim szpitalu. Opowiedział wraz z żoną Agatą Tomaszewską, co go spotkało. Relacja mrozi krew w żyłach i wywołuje wielkie oburzenie. Wojtek Sawicki przeżył w polskim szpitalu piekło. Sawicki choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Porusza się na wózku, co nie przeszkadza mu żyć pełnią życia. Swoje przygody od lat relacjonuje na blogu Life on Health. Znalazł też szczęście u boku Agaty Tomaszewskiej. Wraz z żoną obalają stereotypy na temat związków osób z niepełnosprawnością. Jako pierwsza to właśnie Agata zasygnalizowała, że na SORZE spotkało go coś bardzo złego. Nie wiem, ile razy płakałam. Pewnie dłużej niż spałam. Ta niepewność, niezrozumienie jego sytuacji, sztywne, okrutne szpitalne reguły. 3 dni nieodstępywania mojego męża ani na krok. Nieustannego napięcia. 3 dni wyjęte z życia, spędzone na walce, na czekaniu na informacje, na byciu upokorzoną i strofowaną za to, że chce, by mąż przeżył. By otrzymał informację i właściwą opiekę, opisała ostatnie 3 dni Agata. Mój kochany. Wyczerpany po 3-dniowym maratonie po izbach przyjęć, SOR-ach, oddziałach szpitalnych, po 2 zabiegach wymiany PEKP-ja, gastrostomia plus jejunostomia, 2 narkozach i 3 dobach głodówki i odwodnienia, mogliśmy przeczytać na Instagramie. Wojtek Sawicki o pobycie w szpitalu. Byłem zszokowany, naruszono moje granice. Sam Wojtek wypowiedział się na Instagramie niedługo później, kiedy wypoczął i doszedł do siebie. Wszystko zaczęło się od komplikacji po zabiegu. Podskórny balonik, znajdujący się w brzuchu, okazał się pęknięty. Musieli więc udać się na SOR. Na miejscu powitała nas kolejka i wielki chaos. Ulokowaliśmy się koło automatu z kawą. Po 3 godzinach czekania poczułem głód. Nie mogłem jednak niczego zjeść, bo musiałem być na czczo. Nagle wezwano nas na badania. Pobrano mi krew, znowu, dostałem wenflon. Potem jakiś młody chirurg bez uprzedzenia wyjął mi z brzucha PEKP-ja. Byłem zszokowany, naruszono moje granice, pogwałcono godność. Ubrudziłem też dres, bo cała zawartość żołądka spłynęła na podłogę, relacjonował Sawicki. Wojciech Sawicki skrzywdzony w polskim szpitalu. Czułem się upokorzony. O 19 Wojtek znalazł się na oddziale. Tam stażystka przeprowadziła z nim wywiad, co było jedynym momentem, kiedy okazano mu fachowość i empatię. Później zaczął się prawdziwy koszmar. Byłem spragniony, obolały i głodny. Wraz z wizytą lekarza dyżurnego o 22 wróciliśmy do rzeczywistości. On mimo naszych argumentów i próśb zabronił Agacie zostać na oddziale. Był głuchy na to, że oddycham przez respirator, nie mogę ruszyć, mam wyłączony głos na noc, że na oddziale są 2 pielęgniarki na 30 pacjentów. Czułem się upokorzony, w kilka chwil odebrano mi coś, na co pracowałem tyle lat, poczucie sprawczości. Bałem się o swoje życie, nie chciałem go powierzać łutowi szczęścia,
pisze rozgoryczony Sawicki. Agata jednak nie posłuchała lekarza i została na noc. Kolejnego dnia niestety problemy się nie skończyły. Nazajutrz wcale nie było lepiej. Nikt niczego nam nie mówił, o niczym nie informował. Wciąż byłem na czczo, chciało mi się płakać z głodu. Czułem odwodnienie. Agata była w rozpaczy. Nie mogła patrzeć, jak cierpię. W końcu o 13 pojechałem na zabieg. Gdy wróciłem na salę, zobaczyłem dwie najważniejsze kobiety w moim życiu, żonę i moją mamę, przyjechała pomóc. Uspokoiłem się, napisał na koniec.